gwiazdy po wszystkim. Wszystko jest już niczym. Byłeś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Gwiazdy po wszystkim, wszystko jest już niczym. Wielkim szukaczem, spacerem nad morzem, pamiątką po lidzie. Wstępnym kolorze, codzienną zachętą. Dobrą budę niski, dziękiem oraz świętą. Byłeś dla mnie wszystkim. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Teraz ty po wszystkim, wszystko jest już niczym. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Teraz ty po wszystkim, wszystko jest już niczym. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Teraz ty po wszystkim, wszystko jest już niczym. Już kolejny finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, 22. Nie ukrywam, zawsze w tych finałach uczestniczę, zbierając do puszki pieniądze. W tym roku pobiłem rekord, zebrałem 721 zł, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Dodam, że to szczytny cel. Dodam, że nasz szpital w tym roku skorzystał z Orkiestry Owsiaka i pozyskał respirator dla małych dzieci, więc warto w Tomaszowie zbierać, bo te pieniądze po części wracają do Tomaszowa, z czego jestem tym bardziej szczęśliwy. Z jednostki OSP Białobrzeg i Tomaszów Mazowiecki. Przyłączyliśmy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby razem pomóc. Zbieraliśmy głównie przy ulicy Niskiej. Zebraliśmy łącznie prawie 1200 zł plus sporo eurocentów, ale tego już nie liczyliśmy. Jako jednostka ochotnicza zbieramy już po raz drugi. Ostatnio zbieraliśmy 2 lata temu i w tym roku też się przyłączyliśmy. Alicja, Amelka i Gosia. Pieniądze zbierałyśmy koło gimnazjum numer 7 na osiedlu Zapiecek i koło szkoły numer 12. Ludzie zatrzymywali się w autach, żeby dać nam pieniądze do puszki. I dużo było takich właśnie osób. Miło nam było. Ale oddasz się nam pokój, co z tego
Cóż, zebrałem w tym roku 1280 parę złotych. Myślę, że to jeden z lepszych wyników, jaki osiągnąłem przez te kilka lat. No cóż, to sukces nie tylko mój, ale również moich współpracowników, którzy pomagali mi zbierać. Zbieraliśmy w urzędzie, zbieraliśmy w okolicach, zbieraliśmy u znajomych. Także myślę, że wynik jest zupełnie poprawny. I cóż, zbieramy co roku i jeszcze dłużej, aż do końca świata. Drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tomaszowie jest zorganizowany nie tylko dla najmłodszych potrzebujących, ale również dla seniorów. Dlatego tak aktywnie w tym roku włączył się również w organizację Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale zapewniamy wszystkim tym, którzy są z nami, oczywiście mnóstwo atrakcji. Dzisiaj występują aptekarze, Afera, Impuls, chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oczywiście główną atrakcją jest Jary Os, ale zagrają również tomaszowskie zespoły. Uniwersytet się włączył w ten sposób, że przekazał na aukcję bardzo wiele obrazów. Natomiast również są z nami diabetycy, są z nami harcerze, jest bank, więc mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj naprawdę będą się bawili dobrze. Obawiamy się tylko o pogodę. 275 wolontariuszy zbiera pieniądze na terenie Tomaszowa i mam nadzieję, że ta zbiórka będzie na tyle efektowna. Może niekoniecznie prześcigniemy to 100 tysięcy, które zebraliśmy w ubiegłym roku, ale może to być suma podobna. Oby tak było. Występy oczywiście będą poprzeplatane licytacjami. Tych licytacji jest kilka, ale mamy gadżety ze Sztabu Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Mamy również płytki ceramiczne przekazane przez Ceramikę Paradyż. Włączył się jak zwykle pan Witek Buda z Zakładu Jubilerskiego. Mamy również kilka pów. Mamy wiele takich rzeczy, które przekazują ludzie zupełnie bezinteresownie. Także mam nadzieję, że ta aukcja również pomoże, żeby wesprzeć jakąś okazałą sumą finał orkiestry w Tomaszowie. Tak smakuje życie.
wam lepiej. Myślę, że bardzo miłą informację, ponieważ na godzinę 15.45, a więc w tym momencie, mamy 29 457 zł i 56 groszy. Gorące, ogromne brawa dla tych, którzy już z nami grali, którzy wrócili do puszki. Tak, zakończyliśmy zbiórkę datków na Orkiestrę Świątecznej Pomocy na 22 finał w skansenie rzeki Pilicy i w grotach na Górzyckich, naszej filii. No, zachowaliśmy tradycję, to już sprawdzona atrakcja w skansenie przejażdżki czołgiem T-34. To się zawsze dużym powodzeniem cieszy i dzisiaj mimo tej niezbyt sprzyjającej pogody mieliśmy dużo chętnych. No i jak co roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Pancernych widzimy tutaj przedstawicieli, którzy asystowali przy tej przejażdżce, ale wczoraj, chcę podkreślić, cały dzień przygotowywali czołg do jazdy, prawda? To było też bardzo ważne. Są z całej Polski fanowie tego serialu Cztery Pancerni i Pies. Jest również kolega tutaj, który z Niemiec przyjechał do nas, tak? Tam chwilowo przebywający. No i mówię, no, mieliśmy gościa ze Stanów Zjednoczonych, datki były różne, i 100 zł się trafiało, i 50 zł. Największa oczywiście frajda dla dzieciaków, tak? Tutaj koledzy pomagali przy tych przejażdżkach, asekurowali. Nie liczyliśmy kursów, czy liczyliśmy, ile było tych kursów? No, co najmniej ze 20, prawda? Tak, tak. No a drugie miejsce to groty na Górzyckie i tutaj osobie diabła na Górzyckiego się to odbywało. Były też nasze dobre wróżki, nasze aniołki, tak? No tam też ożywiając historię, ożywiając legendy związane z grotami na Górzyckimi, prowadziliśmy zbiórkę. Można było też zobaczyć przy tej okazji nowo zbudowany budynek administracyjno-usługowy. Przepraszam? Proszę. Dziękować za... O, sam tutaj szef sztabu miejskiego, dziękuję nam. Dziękuję serdecznie. Rany, i przez diabła i wyświęcony. Dzisiaj można. Dzisiaj tak. Dzisiaj mam takie prawo. W dzisiejszym dniu wszystko wolno. Tak jest. Dzięki, bo cel jest szczytny i ważne, że... Zobacz przy okazji, ile mamy drobnych monet zebranych. Nie mieściły się ale do puszek. Jaka kwota? No to się okaże. A na ja się mogę powiedzieć, że jest około 4 kg. Thank you.
Witam Państwa bardzo serdecznie z hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Samochodówki, gdzie od kilku godzin już trwa tomaszowski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz 22 gra orkiestra w Polsce, po raz, jak dobrze liczymy, 20 w Tomaszowie, a w tym roku gramy na ratunek, na zakup specjalistycznego sprzętu dla medycyny ratunkowej dziecięcej oraz godnej opieki medycznej seniorów. Dla dzieci gramy po raz kolejny, natomiast dla seniorów po raz drugi. I jak słychać za mną, seniorzy również bardzo mocno angażują się w funkcjonowanie orkiestry. Właśnie chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku umila nam tutaj pobyt w samochodówce. Proszę Państwa, na chwilę obecną, a jest godzina 16 z minutami, zebraliśmy kwotę prawie 40 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało, okaże się w całości. Natomiast myślę, że nie w kwocie zebranej jest istota. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że w tym dniu, w tą szczególną niedzielę w roku jesteśmy wszyscy razem. Razem możemy się zbierać dla wspólnego grania, dla wspólnego celu, dlatego abyśmy mogli zakupić sprzęt specjalistyczny dla ratowania innych, ratowania dzieci i pomocy seniorom. W tomaszowskim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bierze udział 275 wolontariuszy. Jest to przede wszystkim młodzież, młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zarówno z terenu Tomaszowa, jak i gmin powiatu tomaszowskiego. Praktycznie gramy we wszystkich gminach, z wyjątkiem Inowłodza, ale w Ujeździe i w Budziszewicach zorganizowane są oddzielne sztaby, które serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Natomiast wśród wolontariuszy nie zabrakło również władz, zarówno miasta Tomaszowa na czele z prezydentem miasta, panem Rafałem Zagozdonem, jak i władz powiatu tomaszowskiego, gdzie wśród wolontariuszy znalazł się również starosta, pan Piotr Kagankiewicz. Serdecznie dziękujemy za wsparcie orkiestry. Bez wsparcia władz samorządowych nie mogłaby się taka akcja odbyć, ale również gorące podziękowania i ukłony kierujemy w stronę Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, która już po raz kolejny wspiera nas w tym, aby finał mógł się odbyć w godny sposób i w jak najlepszy, jak najbardziej oryginalny, jak najbardziej atrakcyjny dla Państwa sposób. Serdecznie za to dziękujemy. Na finałach świątecznej orkiestry Owsiaka jestem któryś raz z kolei już i zawsze coś usiłuję z domu przynieść. Dzisiaj przyniosłem parasolkę damską, ładną parasolkę z nadrukiem TVP Łódź. Przyniosłem obraz amatorki plastycznej, który kupiłem 2 lata temu. Przyniosłem 2 koszulki wysokiego komisarza ONZ-owskiego do spraw uchodźców, komplet, pióro i długopis z nadrukiem powiat tomaszowski i ileś smyczy z różnymi nadrukami. Także dzieciarnia i to scenami wyławczymi minimalnymi, jeżeli to pójdzie na akcję, niech te wszystkie rzeczy wspomagają złotówkowo Wielką Orkiestrę. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie o zielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam. Ciszę splatam we włosy i na palce nawlekam.
Tomaszowcy harcerze, oczywiście bez nich taki finał nie mógłby się odbyć. Harcerze biorą udział w organizacji sztabu już od wielu, wielu lat. Jak ja sięgam pamięcią, to od 98 roku, gdzie organizowane były sztaby właśnie przy komendzie chówca ZHP w Tomaszowie Mazowieckim. Ale każdy kolejny finał nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie przede wszystkim w liczeniu harcerzy. Harcerze pomagają przy organizacji, przy zabezpieczeniu funkcjonowania finału, ale również przy liczeniu, przy zawiezieniu do Warszawy. Zawsze harcerze są wśród wolontariuszy. Za to serdecznie dziękuję. To naprawdę gorący dzień dzisiaj, ale dla nich bardzo pracowity. Dziękuję serdecznie za takie wsparcie i liczę na nie w przyszłych latach. Chówiec ZHP Tomaszów Mazowiecki w tym roku również przyłącza się do 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Około 50 harcerzy chodzi po mieście z puszkami. Duża część harcerzy liczy środki finansowe tutaj od wolontariuszy. Harcerze również siedzą w głównym sztabie, w głównym banku, gdzie są liczone wszystkie środki finansowe. Oczywiście harcerze od godzin porannych w dniu dzisiejszym musieli udekorować dzisiejszą halę. Przygotowywali, pomagali również przy rozkładaniu sceny. I tak naprawdę jeszcze w czwartek i w piątek składaliśmy puszki. Tak w tym roku planujemy około godziny 20, może 20.30 wyruszyć już do studia TVP2, gdzie 921 sztab Tomaszów Mazowiecki przekaże wszystkie zebrane środki finansowe do fundacji. Podczas 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowaliśmy także w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Kwestowanie w tej szkole odbywa się już od bardzo dawna. W tym roku klasy zebrały łącznie ponad 900 zł, a najlepszą klasą była klasa trzecia C, która pobiła zresztą rekord wpłat, wpłacając ponad 151 zł. Ponadto ja jestem związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zarówno jako wolontariusz, jak i także organizator kwesty od początku, kiedy Wielka Orkiestra zawitała do Tomaszowa i w tym roku właśnie kwestowałem z moim wnuczkiem, uczniem szkoły podstawowej nr 53 w Warszawie. A wiadomo, że rodzice oboje są z Tomaszowa. Także my zebraliśmy ponad 155 zł. Także no łącznie to przekroczyło już 1000 zł tegorocznego mojego udziału w tej kwestii. 120 zł. 120 zł jesteście w trójkę, więc mam nadzieję, że wam starczy pieniędzy. 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi i mam nadzieję, drodzy Państwo, że będzie ktoś jeszcze, kto będzie chciał wylicytować tort i może niekoniecznie się podzielić. 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi i czy ktoś ewentualnie na balkonach, czy to harcerze już zostaną z tym tortem. Czyli 120 po raz
Jest Antoni Smolarek. To jest, drodzy Państwo, to jest człowiek orkiestra. 150 zł, 150 zł od razu wylicytował, tak? Czyli 150, panie Antoni, tak, Antoni. Ktoś z Państwa może? 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150, i 150, i ktoś jest, pani. I 6, ale to trzeba było jakoś podskoczyć, bo ja pani w ogóle nie widziałem. 170, tak? 170 po raz pierwszy, 180. 180 za tort od pana Tomasza Mazurka, po raz pierwszy, po raz drugi i 180. Antoni krzyknął 200. Antoni krzyknął 200. Dżingiel, prosimy o brawa. 200 zł po raz pierwszy, 200 zł po raz drugi i 200 zł po raz, drodzy Państwo, nie widzę, nie widzę. Prosimy o brawa, 200 zł po raz trzeci. Prosimy bardzo o przekazanie tortu. Prosimy tutaj pana do nas. Mam nadzieję, że w całości go pan nie zje. Madzia! Ale, drodzy Państwo, korzystając z okazji, chcielibyśmy, żeby ten oto osobnik złożył ustną deklarację tego, że się tym tortem podzieli, bo to zawsze dzielić się z innymi jest piękna rzecz. Pan Paweł chciałby kawałek na przykład zjeść. Ja może niekoniecznie jadłem bigus. Czy mamy taką deklarację? Przywieźliśmy dzisiaj puszki z Będkowa. Było u nas 8 wolontariuszy, ale nasz sukces naszej gminy to nie jest wynik dzisiejszej tylko zbiórki, bo cały cykl akcji był organizowany w szkole, które dały nam łącznie z dzisiejszymi licytacjami kwotę 7873,73. To są pieniądze zarobione w budynku szkolnym. Natomiast łączną kwotę, którą już mamy w puszkach przed policzeniem Złotego Serca, to 11376,20 zł. Dziś od godziny 8 rano 8 wolontariuszy pod opieką nauczycieli naszej szkoły kwestowało do godziny 16.15 przy kościele i na ulicach Będkowa. Myślę, że to wielki sukces dla 4000 gminy. Wszyscy wolontariusze są z klas trzecich gimnazjum, zespołu szkolno-gimnazjalnego w Będkowie. Nie pierwszy raz bierzemy udział w orkiestrze. To już jest nasza 7. edycja szkolna. Natomiast rok temu uzbieraliśmy 10,5 tysiąca. Byliśmy najlepszą gminą w powiecie. W tym roku myślę, że przebiliśmy tą kwotę i że będzie jeszcze więcej. Wolontariuszką najlepszą, która po prostu miała też włożone do puszki pieniądze, które uzyskaliśmy w szkole, jest Marika Sońta, uczennica naszej trzeciej klasy gimnazjum. Pochodzę z Będkowa, mam na imię Marika, zebrałam blisko 9 tysięcy złotych. Jest to zasługa ludzi zaangażowanych w tą akcję, szczególnie ludzi dobrej woli. I z tego miejsca chciałabym im bardzo podziękować za ich dobrą wolę, za ich hojność i chciałabym pozdrowić moją klasę, trzecią A, wraz, całą moją gminę. Zbierałam po raz pierwszy i jest to wspaniałe przeżycie i myślę, że gdybym miała szansę jeszcze raz, to bym skorzystała. Zbierałam w Będkowie, pod kościołem, w szkole, wszędzie, gdzie się dało. Spacer, bo uważę z nią razem. Autobus czeka, wiosło kładę, siadam i wchodzę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Mój przyjaciele mówią mi, bracie, cóż jest. Wyobraź sobie, że to był tylko sen. On dzisiaj z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. W tym roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Rzeczycy grało 31 wolontariuszy. Zbieraliśmy na terenie całej gminy, we wszystkich wioskach, które terytorialnie oblegają naszą gminę. Zebraliśmy 4600 zł, tak liczymy w tej chwili dokładnie. Zbieraliśmy do 12 puszek. Zbiórka trwała od 9 rano.
do godziny 16. Pogoda przeszkadzała jak co roku, ale to jest taka specyficzna pora, że musi być coś. Albo jest zimno, albo mróz trzaskający, albo śnieg i popasa. Tak jak dzisiaj w Rzeczycy był śnieg z deszczem, ale nasi wolontariusze nie zważali na to i zbierali cały czas. Chociaż dla tych, którzy pozostali do końca występu zespołu Fikcja, ale również do końca tomaszowskiego finału, chciałbym powiedzieć, myślę, wspaniałą wiadomość, bo po raz kolejny przekroczyliśmy 100 tysięcy złotych. Tomaszów zebrał 100 358 złotych i 11 groszy. Do tego 5 dolarów i 26 euro. Z taką kwotą za chwilę wjeżdżamy do Warszawy. Brawo, cieszmy się, bo to zwycięstwo nas wszystkich. Dziękuję, do przyszłego roku. Siema! Podobno taki ładny jak ludzie, jednak bliżej są nie ma.